Co? Mnie się nie spodziewaliście akurat teraz, prawda? No ale tak, mamy vloga. Coś w stylu vloga. No taki ala vlog. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będę chciał sprawdzić, jaki odrzut jest między AR-ką bez kompensatora, AR-ką z kompensatorem i kałachem z kompensatorem. Po prostu zawsze mnie dziwiło, zawsze mnie zastanawiało, czy bardzo duża jest różnica między kałachem z kompensatorem a gołą AR-ką. Wiadomo, że nabój 762-39 jest troszeczkę bardziej energetyczny, nazwijmy to, bardziej kopiący też. Też sposób spalania, mechanizm, który tam musi się cofnąć, są teoretycznie na minus, jeżeli chodzi o tak zwany recoil, czyli odrzut, podrzut. Aczkolwiek powiem Wam, że zainstalowałem na swoim... O, co tu się stało? Ojojoj. Tyrowi się zepsuło. Ale moi drodzy, zawsze się zastanawiałem, jaka jest różnica, porównując tak 1:1. Nie miałem okazji nigdy wcześniej strzelać z kałachem, z kompensatorem, licząc swojego kałacha. Na strzelnicy jedynie miałem wcześniej kiedyś możliwość porównania zwykłego kałacha z AR-ką, tak 1:1. No ale takie porównanie mnie nie zadawala. Dlatego teraz jedziemy po doktora Rykoszeta. Doktor Rykoszet weźmie swoją AR-15 z kompensatorem. Ja, moi drodzy, wiozę ze sobą swoją AR-kę golutką. Znaczy, acoga ma założonego tylko i w zasadzie tyle. Ale ma tak zwany flash hider tylko, czyli tłumik, tłumienia to nazwijmy. Nie ma żadnych kompensatorów założonych. No i swojego kałacha z kompensatorem, który uważam, że jest naprawdę mega genialny. A jest to kompensator, moi drodzy, TWS. TWS, polskie firmy, z tego co kojarzę, fakt. Jestem z niego zadowolony. I nie chodzi tutaj wcale, moi drodzy, w tym filmiku, w tym vlogu, taki luźny filmik będzie, nie chodzi tutaj absolutnie o to, która platforma jest lepsza, czy platforma AK, czy AR. Są to inne po prostu platformy. Bardzo je lubię, bardziej chyba mi jest do kałacha, bardziej go lubię, aczkolwiek jest bardzo subiektywne takie odczucie. Na pewno kałacha, tak jak powiedziałem, bardziej lubię, ale zdaję sobie sprawę na przykład, że pod zawody, pod Trigana szczególnie pod zawody, no balistyka pocisku 223 jest no lepsza do takich działań. Kałach jest bardziej penetrujący, bojowo czy coś, okej, kałach. Ale tak normalny użytek typu waga broni, strzelanie dynamiczne, czyli właśnie jakieś wszelkiego rodzaju trigany, czy szczególnie strzelanie nawet na 300 metrów, powiem Wam, można się porwać z AR-ką. Powiem Wam, że mamy takie zawody, nie wiem czy kojarzycie, może nie, Jawor. Rafał kiedyś wystartował tam ze swoją AR-ką. On ma, z tego co pamiętam, zwykłego jakiegoś Savage'a, nie wiem, czy patrola, czy jakiegoś innego. Powiem Wam, że nawet jakiś wynik tam wystrzelił, chyba miał, na pewno był na pudle, miał drugie miejsce, może pierwsze, przepraszam, jeżeli Mr. Rykoszet bym ci, nie, doktor Rykoszet, jeżeli bym ci ubliżył, ale dobre da się jakieś wyniki wykręcić z tego. Już nie pamiętam, ile punktów tam miał, może później nam to przypomni, więc ten kaliber jest fajny, naprawdę fajny. Aczkolwiek wiem, że cała logika mówi, że 223, no ale kałach. Lubię tego kałacha, nie wiem dlaczego tak bardzo go lubię. Dlatego po prostu mam jedną i drugą jednostkę i no i się cieszę z tego. A teraz, moi drodzy, właśnie już powolutku dojeżdżam do Lubina i będziemy, moi drodzy, testowali te trzy pukawki. Dobra, moi drodzy, będziemy zaraz wypatrywali doktora Rykoszeta. Czy doktor Rykoszet wyszedł już z domu? Czy nie wyszedł? To jest pytanie. Chciał, żeby wysłać mu pojkę. Podróżują. Wysłałem mu tą pojkę. Ale czy on na nią zareagował? Czy zaspał? Emocje są. Jak na grzybach. Nie ma Rykoszeta. Co? Patrzcie, idzie. Jeszcze marudzi. Patrzcie, brokil on ma napisane. O, Mr. Rykoszet, co tu się dzieje? O, fakieł od razu pokazał. Idzie agresor, idzie. Otwieraj auto. Gdzie pan jest? Tu? No. Też mieścisz się tak? No, na moją rzuć. Słuchajcie, moi drodzy, dojechaliśmy już na strzelnicę. Moja AR-ka jeszcze jest prawdopodobnie do przesmarowania.
bo jest sucha jak żarty. Nie, ale kurwa, strajk tak, no ma. To są moje słuchy, Rafałek, pokaż moje słuchy. Znowu zapomniałem słuchawek. Także będą robione. A tutaj muszę, moi drodzy, przesmarować tą majerkę, bo jest, mówię, sucha jak dowcipy tego Heisenberga, tego z Familiady, jak on się nazywa? Heisnera, Zygmunt, nie. Jak się nazywa ten Heisenberg z Familiady? No, mówiłem, byłem blisko. Będziemy porównywali, moi drodzy, tak o, tak jak wam mówiłem, kałach z kompensatorem. Moja ARK jeszcze bez kompensatora, bo tak czy siak kupię na pewno. I Rafałka Ałełka z kompensatorem. Będziemy to wszystko porównywali. Będzie bolało, bolały mi będą uszy od tego. Kompensator ogólnie podgłaśnia mocno, każdy inaczej. No i tam oprócz tego jeszcze ciśnienie leci na boki. A więc, moi drodzy, na pierwszy rzut idzie moja ARK. Jak widać, na samym końcu mamy tylko tak zwany flash hider, czyli coś, co ukrywa nam płomień, który z tego leci, przynajmniej powinno ukrywać. I tutaj nie mamy żadnego kompensatora. Pocisk 223 albo 556 na 40. Kompensator tylko płomień. To jest kompensator płomień. Flash hider. Ukrywa płomienia. Ale on kompensuje płomień. Płomień. No zobaczymy, jaka jest różnica. Szczerze powiem wam, że teraz strzelałem z tego wcześniej z kałacha. Ciężko mi to wyczuć, dlatego mam magazynki poładowane po 6 naboi, powiedzmy, nie licząc kałacha, i chcę zrobić dwa pierwsze strzały, takie punktowanie, i cztery kolejne to będzie takie pach, pach, pach. I jeszcze później nagram wam slow motion, może coś będzie widać. Szczerze jestem sam ciekaw, jaka to jest różnica, ale to ciężko pewnie ocenić tak. Szkoda, że nie widzicie Rafałka teraz tam tak pięknie siedzącego w aucie i zatykającego uszy, bo zapomniałem słuchawek. I kreatora z moimi słuchawkami. Teraz kałach. Żebym miał porównanie, goła ARK, którą przed chwileczką trzymałem, kontra kałach. Jestem ciekaw, czy tutaj jest duża różnica. Ciężko to zweryfikować. Kałacha się inaczej trzyma w ręce, jest cięższy. Aera za aerem. No, aera za aerem, to wiadomo, jak będzie wyglądało. Ale zawsze mnie interesowało właśnie kałach z kompensatorem kontra goła ARK. Kałach jest inaczej, on inaczej pracuje. Mam wrażenie, że podrzut i odrzut, podrzut na pewno jest praktycznie zerowy w tym kałachu, tak samo jak w ARC gołej zresztą. Odrzut. Spróbujesz jeszcze, Rafał, ty, ale mi się wydaje, że jest bardzo porównywalny. Nie widzę wielkiej różnicy między tymi dwoma akurat. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Tutaj jest różnica totalna i... Teraz stoi w miejscu, co? No, różnica między ARK-ą i ARK-ą tutaj jest... No nie ma co porównywać. Ten kompensator, wiesz, jaki to jest? Pamiętasz? 12? Niestety patrzyłem, nie ma go teraz na necie, ale chyba poczekam na takiego, chyba że Rafał chce kupić sobie inny, ja sobie kupię ten. Robi robotę. O ile mikrofon w GoPro działa, zobaczymy. Bo ostatnio ten kompensator rozwalił mi DJI Pocket Osmo. Mikrofon tego nie wytrzymał. Kompensator zwiększa też dźwięk, znaczy głośność. Wiecie co? Strzelę jeszcze w slow motion i dam Rafałkowi, żeby porównał. Thank you.
prawda. Nie wiem, czy ta GoPro 8 sobie poradzi w takich warunkach, jest ciemno. Tak teraz sobie analizuję jeszcze te wszystkie odrzuty i tak dalej. Powiem Wam, że bardzo ciężko jest tak naprawdę porównać platformę AR i AK. I chodzi tutaj o tak zwane właśnie takie czucie, nie wiem, feeling taki. Ponieważ jak określimy odrzut, czy to ma być powiedzmy coś, co uderza w nasze ramię, to będzie, załóżmy, że w AK i w AR uzyskamy dokładnie ten sam wynik tej mocy, powiedzmy, że będzie nas uderzał, nie wiem, kilogram, czy tam w newtonach wyrażane, nie wiem, ale to nie będzie nie będzie porównywalna wartość. Musimy wziąć pod uwagę kolbę też prawdopodobnie, no i takie jakieś całkowite odczucie. I teraz powiem Wam, w moim odczuciu kałach z kompensatorem TWS-a troszeczkę lepiej stabilizuje niż AR-ka bez niczego. Nie jest to duża różnica, ale troszeczkę lepiej. Natomiast AR-ka z kompensatorem robi przeogromną robotę. I tutaj muszę Wam, moi drodzy, jak to porównać. Jeżeli ktoś nigdy nie strzelał z broni palnej, to mogę Wam powiedzieć, że odrzut jest porównywalny z przeciętną, znaczy może nie z przeciętną, ale z taką mocniejszą wiatrówką troszeczkę, czyli jakiś Hudson, taki 55, chyba już nie pamiętam tych modeli wiatrówek, ale powiedziałbym, że to jest dosyć wtedy podobne. Ten odrzut jest taki, wiecie, ta sprężynowa wiatrówka, ta sprężyna, tłok, to wszystko musi też porządnie uderzyć. No i tu bym porównał może tą wtedy AR-kę właśnie z kompensatorem do czegoś takiego, samego uderzenia, ponieważ wiatrówka po tym uderzeniu, wiadomo, że zejdzie nam pocisk z lufy, że ten odrzut, podrzut się tam jakiś wytworzy, coś tam się machnie nam, nie będzie pewnie idealnie w punkcie, natomiast w tej AR-ce jest to tak fajnie skompensowane, że nadal zostaje w punkcie. Tylko teraz, moi drodzy, kwestia. Dwa miesiące temu kupowałem do Kałacha kompensator i nie było z tym najmniejszego problemu, bo to bez problemu na Allegro czy gdzieś możecie sobie dostać, natomiast teraz tak jak patrzyłem, to nie ma nigdzie, nawet na Allegro, coś do AR-ki, albo są jakieś takie, co nie za bardzo mi leżą, albo ciężko jest w ogóle dostać jakiś fajny kompensator, dlatego myślę, kurczę, moi drodzy, właśnie teraz coś się stało, jak ja nie cierpię, jak ludzie jadą samochodem i wywalają jakieś śmieci, pudełko po papierosach czy coś, aż człowiek ma ochotę zatrzymać się i wrzucić mu to z powrotem. Mniejsza o to. Myślę, że będę musiał zobaczyć tego Cerbera, chyba to się nazywa, polski kompensator. Zbiera dosyć fajne opinie, około 300 zł kosztuje. Być może spróbujemy właśnie tego Cerberka, jak on się będzie sprawował. W tym momencie, moi drodzy, tym akcentem myślę, że kończę tego dzisiejszego vloga. No taki vlog to jest. Jeżeli to GoPro daje radę, to postaram się troszeczkę więcej tych vlogów teraz robić, bo to fajna jest zabawa. Tak jak mówiłem, troszeczkę więcej też o broni na tym kanale się pojawi, nie na głównym kreatorze, ze względów na to, że YouTube nie lubi tych tematów, a nie chce, żeby tak bardzo mi obcinał zasięgi na tamtym kanale. Wiadomo, tam mam już, nie wiem, 500, 700, 800 filmów i tak dalej. O, a to co słyszycie, to jest dolej olej do silnika. Audi, V-ka. 3-litrowa, benzyna, normalna rzecz. Znaczy nienormalna, ale normalna, po paru latach. No, także kończę, moi drodzy, live'a. Jeżeli Wam się podobał, tak, jakiego live'a, co ja gadam, kończę vloga. Już więcej nic nie gadam, także możecie już wyłączyć filmik, już nic nie będzie. Hejka. Co, nie wierzycie mi, że już koniec? No, ale ściemniacze jesteście. No wyłączcie. Koniec. Patrzcie, i dalej nie wierzą. No nie wierzą. Ja to jest uno patanto, jo! Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.